spośród wielu tak zwanych paranormalnych hotspotów, czyli miejsc, które zdaniem niektórych przyciągają do siebie zjawiska paranormalne, duża część pozostaje nieznana dla przeciętnego zjadacza chleba. Jakby nie patrzeć, mało kto słyszał o ranczu w amerykańskim stanie Utah, które ma przyciągać do siebie niesamowite zjawiska pokroju obiektów UFO, Yeti, orbów czy indiańskich demonów. Wszystko miało rozpocząć się przed dziesiątkami lat, kiedy to ówcześni mieszkańcy feralnego rancha byli prześladowani przez różnego rodzaju paranormalne fenomeny. W końcu, w 1996 roku Robert Bigelow z firmy Bigelow Aerospace kupił 480 hektarów ziemi w północnym Utah w celu dojścia do prawdy na temat zachodzących tam obserwacji. Działka została nazwana Skinwalker Ranch i przez niemal dekadę zachodzące tam zjawiska paranormalne pozostawały tajemnicą. Ze względu na osobiste zainteresowanie Bigelowa tematyką UFO, zatrudnił on zespół naukowców, którego zadaniem miało być długoterminowe badanie zdarzeń opisywanych przez świadków, dokumentacja nowych fenomenów oraz prowadzenie obserwacji niezidentyfikowanych obiektów latających. Projekt był prowadzony w tajemnicy przez blisko 9 lat i głównie dlatego mało kto o nim słyszał. Pierwsze doniesienia na ten temat pochodzą z gazety w Las Vegas oraz książki opublikowanej w 2005 roku pod tytułem Hunt for the Skinwalker – Science Confronts the Unexplained. W tym momencie warto byłoby wyjaśnić, czym jest tytułowy chodzący w skórach. W religijnych tradycjach niektórych plemion Indian Skinwalker jest zmienokształtem czarodziejem lub czarownicą. Jest to wytłumaczenie wykorzystywane przez plemię Ute zamieszkałe w północno-wschodnim stanie Utah, mające za zadanie wyjaśnić mnóstwo przerażających zdarzeń paranormalnych, które miały miejsce w tym regionie przez setki, jeśli nie tysiące lat. Zgłoszone do tej pory paranormalne zjawiska, a trochę ich jest, obejmują m.in. świetliste orby, okazjonalne obserwacje pojazdów UFO, okaleczenia zwierząt, nieznane stworzenia odporne na broń palną, zdarzenia typu poltergeist, kręgi w zbożu, dziwne dźwięki przypominające helikopter, widmo Indianina przyglądającego się w cieniu, głos małej dziewczynki, wodne potwory pokroju topielców przypominające noworodki, które wciągały ludzi pod wodę, mroczne, a nawet rzekomo inteligentne kłęby czarnego dymu podobne do tych z serialu Lost oraz tajemniczy wir plazmy. Badacze twierdzą, że na przestrzeni lat prowadzili śledztwa przeszło setce tego typu zdarzeń. Mimo, że takie opowieści nie brzmią szczególnie realistycznie, to sam natłok zjawisk opisywanych przez naukowców stanowi pewnego rodzaju zagadkę. Warto dodać, że dziwne zjawiska odnotowane na terenie rancha zaczęły mieć miejsce po 1970 roku, kiedy teren należał jeszcze do amerykańskiej armii. Czy to możliwe, że wojsko prowadziło tam jakieś badania, które mogłyby wpływać na ludzkie postrzeganie świata? A może aktywność na tym terenie rzeczywiście wybudziła pradawne siły, które teraz robią co mogą, by odzyskać swój spokój?